Witam Państwa bardzo serdecznie na premierze spektaklu dyplomowego Po deszczu Sergi Belbela. Jest to nasz ostatni dyplom jeszcze z poprzedniego roku. Praca nad dyplomem była dosyć długa, tak na dobrą sprawę, i skomplikowana, przerwana przez pandemię. Później wróciliśmy do pracy nad tym spektaklem i w sumie dzięki uporowi tych młodych aktorów, których za chwilę Państwo zobaczą na scenie, ten spektakl powstał. Na scenie ośmioro aktorów, teraz spróbuję wymienić, mam nadzieję, że się nie pomylę. Ewa Gajewska, Klara Obarewicz, Ewa Lelas, Natalia Zajda, Mariola Lisicka i Hubert Mrozowicz, Alan Górski oraz Mateusz Guzowski. Wszystkich witam. Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych. Zachęcam Państwa do tego, żebyście weszli w ten spektakl, weszli w ten świat, który tutaj aktorzy nam zaproponują. Weźcie głęboki wdech, bo wierzcie mi, że się przyda. No i cóż, zachęcam do trzymania kciuków za aktorów i zapraszam do spektaklu. Dwa lata, bo nawet dłużej, bez kropli deszczu. Już dzisiaj miałem, stary, zapomnij. No a tutaj nic nam nie powiedzą? Nie. No a jak ktoś wejdzie, no jak ktoś nas znajdzie? Kto? No nie wiem, no ktoś może wjechać. Jeżeli ktoś tu wjedzie, to w tym samym celu co my. No może, no nie pomyślałem o tym. A jeśli nie? To już nie pierwszy raz. No a zawsze było zabronione? Od pierwszego dnia. Znaczy wiesz, no... Dla ludzi z firmy, zanim się tu przeprowadziliśmy. Nigdy nie było wolno, ale nie było takiej surowej kontroli ani przy wejściu, ani w łazienkach, ani w bufecie. No dobrze, no ale mówisz, że znasz kogoś, kto wjeżdżał tu, żeby... No nie, żebym mi kiedyś widział, ale chyba wiem kto. Tak? A skąd wiesz? Mam dobry węch, po chuchu. Aha. Nie no, ale w życiu bym nie powiedział, że ty też. No. Wstyd się przyznać, ale... No widzisz, no w twoim wypadku mój węch nie zadziałał. Jak mówisz, wstyd? No dobrze to ukrywałem, no sam nie wiem, jak mogłem tyle wytrzymać. To jest twój pierwszy raz dzisiaj. No w czasie pracy tak. Stary, wytrzymywać przez 3 miesiące po 8 godzin na nieźle, bo to jest twój trzeci miesiąc teraz, nie? No tak, no sporo mnie to kosztowało, no dlatego czasami robi się taki nerwowy, no. Zwłaszcza z tymi nudziarami, które co chwilę mi zawracają głowę. Znaczy, sekretarki oczywiście, zwłaszcza one. Dobra, starczy tego, wracajmy, bo się z nami stańsko. No, a nie sądzisz, że za mocno wieje? Ciężko będzie podpalić. W sumie masz rację. Przy silnym wietrze na nic się nie ma ochoty. No, oczywiście, że ja zawsze mam ochotę, zwłaszcza jak nie pozwalają tak jak tutaj, no ale... No sam mówiłeś, że powinniśmy już wracać. No, ktoś może się zorientować, jak nie zastaną nas w bufecie. Zapal sobie. Dziękuję. I spokojnie. Mamy czas. Na pewno? Jasne. No, to jest prawdziwa przyjemność. No, owszem. I mówisz, że nie jesteśmy jedyni, którzy wjeżdżają tu, żeby... No, jest parę osób. Kto na przykład? Ukryci palacze. Oprócz nas pewnie ze dwie osoby. Na pewno więcej niż jedno. Myślałem, że tylko ja oszukuję firmę. Co ja się natrudziłem na tych rozmowach kwalifikacyjnych, no bo widzisz, ja uwielbiam palić. Znaczy, oszukiwać tak z moralnego punktu widzenia. Sporo mnie to kosztowało. Rozwiedliśmy się z żoną. Ach, tak. Tak. No to przynajmniej nie będziecie się kłócić. Dlatego się rozwiedliśmy.
Nie wiemy, co zrobić z córką. No, a kochasz ją? Tak. Czyli chcesz, żeby była z tobą? Tak, jasne. A ona chce? Córka? No, twojej opieki. Myślę, że tak. A już jej powiedzieliście? O czym? Córce. Co? No, że... Że się rozwiedliście. Boże, co za problem. I co ona na to? Nic, nic nie powiedziała, że się tego spodziewa. Aha. Co? Nic. Jak to nic? No, no nic nie mówiłem. No nic nie powiedziała. Co? Córka. Aha. Strząsasz popiół na ziemię? Co? Moja żona i ja chcemy mieć dziecko. Powodzenia. Dziękuję. Odmieni wam życie. Dlatego chcemy je mieć. Co masz na myśli? Żeby odmieniło nam życie. A, czyli macie dosyć swojego dotychczasowego życia? Nie. Jak to? Znaczy tak. A? Znaczy nie. To macie jakieś... problemy? Co? No... małżeńskie. Nie, no nic z tych rzeczy, skądże. To po co zmieniać? A bo ja wiem, słuchaj, to nie jest najlepszy moment, aby o tym rozmawiać. Słuchaj, chcemy mieć dziecko i już, no tak po prostu. Powodzenia. Dziękuję. Wiesz co? Nie wiem, co bym zrobił, gdybym sobie nie mógł tak raz na jakiś czas po prostu zadbać. No ja też. Szkoda tylko, że to szkodliwe. Szkodliwe? No, dla zdrowia, nie? Jak to dla zdrowia? A na jakiej jesteśmy wysokości? A dokładnie 171,5 metra. O, i to jest najwyższy w mieście? Nie, zobacz. Tamten... Nie, uważaj! No ale co, no, barierka jest mocna. Nie, no zobacz, no wszystko jest takie nowe, takie śliskie, no, no można się poślizgnąć. Zobacz. Nie! No, co ty masz na wysokość? Nie. No to o tym. Nie wiem. Przestraszyłeś mnie. Ja? No tak. Ja. Nie wiem, bo... Nie jest najwyższy, ale chodź podejdź. Gdzie? Tu. Tamte dwa. Tamten i tamten. Też są nowe i są wyższe. No dwa lata temu ich jeszcze nie było. No ale jesteś pewien, że są wyższe? Jasne, że tak. Oj, nie wiem, nie wiem. Niewiele, ale jedno. To musi być trudne dla twojej córki. Rozwód? Tak. Nie. Trochę. 170 metrów. Tak. Wszystko, co stąd widać, jest takie małe i takie śmieszne. No. A dla ciebie? Co? Jest ciężkie? Co? Było ciężkie? Nie. Może trochę. Nie wyobrażam sobie. Czego? Niczego, no... Mam na myśli, że no, nigdy nie będę miał takich problemów, no, tego rodzaju. Jak to powiedziałeś, tych problemów małżeńskich. No bo widzisz, no, oczywiście ciężko mi jest zrozumieć całą tę sytuację, tą separacji. No bo widzisz, moja żona i ja... Jest nam tak dobrze i zawsze było nam dobrze, że ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żebyśmy mogli kiedykolwiek raz, żyć w separacji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, już go nie widzę. Czego? No papierosa, przynajmniej 7 sekund na pewno. Żeby co? No żeby doleciał na ziemię, no, daj mi swojego. Raz, dwa, trzy.
3, 4, 5, 6, 7, 8 spadł. A ile potrzebuje ciało, żeby dolecieć stąd do ziemi? Wiesz, że o tym samym pomyślałem? No. Pewnie więcej niż 10 sekund. Na pewno. Co mówiłeś o żonie? Ja? Nie, nic. Może nawet 15. Że nigdy się nie rozwiedziemy. Wyobrażasz to sobie? Co? Wyobrażasz sobie, co czuje, co myśli człowiek przez te 10-15 sekund? Nie, a ty? Nie. Nie. Tak, wyobrażam sobie. To musi być. No. Idziemy? Nie. No ale tego oczywiście mu nie powiedziałam. No i mówię, może w którym... Może w którymś biurze wybuchł pożar. A on... No niech pani nie udaje głupiej. No to mówię do niego... No to niech pan nie udaje głupiego, nie? No i słuchajcie, ja już nie wiem, co mam robić, ale któraś z was okazała się zdrajczynią i pokazała, że ma nas w dupie i od tego wszystkiego mi się też po prostu chce żydać, wiecie? Po prostu chce mi się żydać. No bo dziewczyny, jak ta sytuacja się powtórzy, to ja. Można się było tego spodziewać. A ty dlaczego to wszystko mówiłeś do mnie? No bo patrzyłaś się na mnie i wyglądałaś, jakbyś mnie słuchała. Aha, dlaczego? Tak. Chyba już pójdę, dziewczyny. Chórz. Wcale nie, no. Dziewczyny, wiecie, i ja tutaj przecież przychodzę tylko dla towarzystwa. Mogę wytrzymać do końca pracy. Skupiam myśli, koncentruję się, skupiam uwagę na swoim wnętrzu i w 10 sekund przechodzi mi ochota. Co ty opowiadasz? Jesteś największą palaczką z nas wszystkich, tylko ty się jeszcze bardziej boisz niż ja, a ja to jestem tylko straszny, nie? Ale ja przynajmniej potrafię ustawić jakoś swojego szefa, no bo wiecie, jak jest awantura, no to po prostu go słucham. Potem rozpinam 2-3 guziczki w bluzeczce, a następnie kupuję mu jego ulubioną kawę, oczywiście za własne pieniądze. No i już jest po awanturze. No ale ta twoja szefowa, no to rzeczywiście, kurde, można się jej bać. No, ja umieram ze strachu, jak ją widzę. No dobra, ale po co to całe gadanie? Przecież ustaliłyśmy, że przychodzimy tutaj, bo tu jest na zewnątrz, a nie wewnątrz, tak? A zakaz jest wewnątrz. Więc jak ktoś przyjdzie, będzie się czepiał, będzie coś gadał, to powiemy, że zakaz nie jest tutaj, tak? No, zależy jak patrzeć. Co chcesz przez to powiedzieć? No, że to nie jest wewnątrz, ale też nie jest to dokładnie na zewnątrz, po prostu to wciąż jest budynek. Przy tym zimnie i wietrze nie powiedziałabym, że to jest żadne wewnątrz, naprawdę. Zatem, skarbie, przypominam ci, to nie ma nic wspólnego z budynkiem, tylko z firmą. Przyjmuje się, że nie jesteśmy palaczkami ani wewnątrz, ani na zewnątrz, tak czy nie? Przepraszam dziewczyny, ale dla mnie ta cała sytuacja jest bez sensu. Dajcie spokój. No, dałeś mi spokój. Chcesz czy nie? Dobra, daj.
zakłamałam wam. Co? Moja szefowa nie odważy się zwrócić mi uwagi. A to dlaczego? Bo sama też pali. Co ty mówisz? W zeszłym tygodniu znalazłam w jej teczce paczkę papierosów. Paczkę papierosów i przeszła przez kontrolę? Musieli przeorać. O Boże, i co zrobiłeś? Było 9:55. Skorzystałam, że poszła do klo, podchodzę do jej fotela, biorę teczkę, otwieram ją, widzę, a tam w środku paczka papierosów. Otwieram ją i wrzucam między segregatory i dyskietki. Kiedy ta cholera wraca 23:50 po swojej codziennej kupce 15 po, otwiera teczkę, żeby wyjąć jakiś tam papier, patrzy, a tam wszystkie papierosy porozrzucane luzem. Zzieleniała małpa, podniosła głowę, patrzy na prawo, na lewo, pomyślała pewnie, odkryli mnie, złapali ktoś z rady nadzorczej, odkrył szlugi i zostawił na mnie pułapkę. A ja sobie tak przed nią stoję i się uśmiecham łobuzersko. Nagle, słuchajcie, nagle podchodzi do mnie z tym swoim nerwowym uśmiechem, bierze mnie pod rękę i mówi, mogłaby pani mi wyjaśnić jedną z tych swoich teorii na temat pozbywania się stresu? Siedaczka chciała odwrócić moją uwagę. A i tak się jej boisz. Jasne, ale znam jej sekrety. Mhm, jeden. Twój szef był tu więcej niż jeden raz. A przynajmniej skąd wiesz? Powiedział mi ten chłopak od komputerów. Komputerowiec? No tak. Spotkaliśmy się, jak stąd wychodził, na drzwiach ewakuacyjnych. Tak się wystraszył, jak mnie zobaczył, że zanim zdążyłam o cokolwiek spytać, to on już zaczął się tłumaczyć. Że był tu z swoim szefem, że kontemplowali widok i chyba się o coś założyli. Chyba wysokość jednego z budynków? Próbowałam się nie rozumieć, bo pomyślałam o tym, co naprawdę tutaj robili i on się chyba domyślał. Już uważam, że jest bardzo przystojny. Mój szef ma kota na punkcie wysokości czegokolwiek, wszystkiego, więc może rzeczywiście ten komputerowiec nie kłamał, ale swoją drogą rzeczywiście jest przystojny. Bardzo się zdenerwował. Jeżeli się zdenerwował, to znaczy, że kłamał. Poza tym, no, dla mnie on w ogóle nie jest przystojny. Ale serio, mój szef ma kota na punkcie wysokości. Chyba tak jak wszyscy. Ja mam sukienkę na urodziny. I szef. Słyszałam, że się rozwodzi. Z Lidbowiem? To byłabym tu sobie z godzinkę. No, no, musiała być okropnie droga. Strasznie droga. Za zimno. Lubię zimno. Niektóre mi nie wierzyły, że mają szczęście. Chyba ktoś idzie. Nie, nie wjeżdża. Słyszałam jakieś dźwięki. Ale słuchajcie, teraz mam straszny problem z tą sukienką. No bo ona jest naprawdę bardzo ładna, taka zielona, taki bardzo rzadki kolor, nadzwyczajny, no nie do opisania, tak? Ale nie mogę po prostu do niej dopasować butów. Ani butów, ani torebki. No po prostu ani butów, ani torebki. No i słuchajcie, przeszukałam wszystkie sklepy. Super luksusowe, super eleganckie, takie najdroższe, no bo jeżeli chodzi o buty albo torebkę, no to niestety, ale ja potrafię wydać pieniądze, bo nie mam, tak? No Boże, dziewczyny, raz się żyje, nie? No ale słuchajcie, nic a nic, no. Same czarne buty i czarne torebki, a wy jak wiecie, ja po prostu nienawidzę czarnego koloru. Dla mnie jest po prostu obrzydzające, zwłaszcza jeżeli to są buty albo torebki. Sukienka jest gdzieś tak dotąd. No może trochę krótsza dotąd, nie wiem. No dobra, nieważne, tak? Tak czy siak jest od bardzo znanego projektanta. Nie pamiętam, jak się teraz nazywa, ale tak czy siak jest bardzo znane i ma same takie rzadkie kolory i najdroższe, nie? No ale słuchajcie, nie mogę do niej dopasować ani butów, ani torebki, ani płaszcza, ani żakietu i po prostu ja już nie wiem, co mam robić i ja już jestem tym wszystkim zrozpaczona i chyba ją kogoś oddam. To daj mnie. No wiesz, no prezent się nie oddaje. Ani nie zwraca. Słuchaj, możesz zwrócić, jeżeli ci się nie podoba albo na ciebie nie pasuje, tak? No ale przecież mówiłaś, że jest cudowna. Słuchaj, nie mówiłam, że jest cudowna, tylko że jest okej. Okay. Dobra, już skończ gadać, bo głowa boli od samego słuchania. Czemu nic nie robisz? Co robisz? O czym myślisz? Patrzę sobie. Na co? Na nic. Na ulicę, na ludzi. Ona to ma dobry wzrok. Nieruchoma kobieta patrzy z okna pewnego domu. Dom jest dziwny, stary i mały. Jakie to interesujące? Błaga. Na pewno jest nieszczęśliwa. Na pewno z własnej winy. Jedną rzadką. Z czystej inercji wybrała rodzaj życia, który jej nie odpowiada. Czuje się w obowiązku kochać mężczyznę, którego wybrała, a tak naprawdę go nie kocha. Na pewno to jej wina. Ani mężczyzna, ani kobieta nigdy nie powinni wybierać o tak, żeby wybrać. I wzrok nie idzie za okno. Spójrz na nią. Odsuwa firankę i jeszcze raz patrzy na ulicę. Tak, patrzę na kogoś. Ach tak, jakiś mężczyzna. Tak, patrz, tamten. Wysoki, dobrze zbudowany blondyn.
wpatruje się w niego szeroko otwartymi oczami. Odsuwa firankę pełnym eleganckim namaszczeniem ucha. Mężczyzna zatrzymuje się. Czuje, że jest obserwowany. Ona podchodzi bliżej, wychyla się do połowy. Mężczyzna patrzy na kobietę, kobieta patrzy na mężczyznę. Milczą, przyglądając się sobie. Jakie to dziwne. Teraz ona się odwraca, zamyka okno, zasuwa firanki. On przechodzi w pośpiechu przez ulicę, prawie że biegiem. Tak. Zamierza wyjść do środka. Wchodzi. Na pewno się nie znają. Na pewno on jest zdenerwowany, spragniony i zanim zadzwoni do drzwi, ona je otworzy. Bez słowa będą się kochać jak zwierzęta. Ale wymyśliła. Jeżeli wymyśliła. No jasne, że tak. Ja zawsze mówiłam, że ona ma problemy i to poważne. No. Patrzcie, jest już w środku. Obejmują się. Rozbierają. Wiedziałam, jak dzikie bestie. Nieprawda, przecież tam nic nie widać. No widać, no, zobaczmy. Dlaczego to zrobiłaś? Ja nic nie zrobiłam, ja się przyznałam do tego. Jezu! Boże, czy nie, prawie zostałam na momentę! No już nie wiem, co mam zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę, no nie znoszę jej, po prostu jej nie znoszę! Teraz wolę z niej sterycy, dobrze? Nie histeryzuj, słyszę, że opierasz się oddychać, ale nie wpadaj w histerię, słyszysz? Nie wpadaj w histerię! Musimy już iść. Ty widzisz? Przez ciebie się obraziła na mnie. Mnie też nieźle nastraszyłaś. No przecież nic nie widać!
Ale to pięknie. Pierwszy raz tutaj wjechałam. Słyszy mnie pan? Chciałam pana o coś zapytać. No słyszy mnie pan czy nie? O Boże, co to za mnie? O to pani chciała spytać? Pani pan? Nie, a pani? Ja też nie. A nie wie pani, że tu nikt nie pali? Boże, rzeczywiście nie wiem. Po prostu sobie przyszło do głowy, żeby panu zadać takie idiotyczne pytanie. Dobrze, więc o co pani chciała spytać? Nie wiem, czy będę miała odwagę, żeby tak... No ale skoro jesteśmy poza biurem, sami, tak... No dobrze, dlaczego pan to zrobił? No chodzi o sukienkę. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Z powodów osobistych. Nie rozumiem. Nie musi pani nic rozumieć. Ale jak to nie? Przepraszam. Dla mnie to jest jasne, tak? Prezent. Prezent, czyli jakby... Ktoś daje, a ta druga osoba dostaje, albo może nawet gorzej, albo nawet lepiej w sumie. Czyli jak ktoś daje coś tak intymnego jak sukienka, albo coś tak intymnego jak majtki, pas do pończoch, stanik, tak, czy właśnie sukienka, albo coś tak intymnego, osobistego jak perfumy, szminka do ust, czy właśnie sukienka, to jakby... Najbardziej naturalne wydaje mi się, że pomiędzy tym, który wydaje pieniądze na ten prezent, a tym, który dostaje, jest jakby to powiedzieć taka bliższa relacja. Chcę powiedzieć... Dosyć! To jest pani idiotka! Idiotka, tempa ograniczona, żałosna rzecz, rozbrajająca. Pani wytrze te smary, to jest dosyć obrzydliwe. No bo pan powiedział... Nie dość, że nie wjechała tutaj pani po raz pierwszy. To jeszcze nikotyna wychodzi pani uszami, oczami, nosem, ustami i wszystkimi, przepraszam za wyrażenie, otworami ciała. Ale nie przyjechaliśmy do pana, żeby mówić o pani na ogół, bo jak pani sama widzi, też jestem paraczem. Tylko po to, żeby porozmawiać o tym żałosnym błędzie, którego się pani ostatnio dopuściła. Jakim błędzie? Takim, że powiedziała pani swoim koleżankom, że podarowałem jej sukienkę. I to jest ten żałosny błąd? Niewątpliwie tak. No i dlatego jestem idiotką, tak? Nie, nie dlatego. W ogóle jest pani idiotką. I tępa, i ograniczona, i głupia. Tak, to też w ogóle. Była pani jest i będzie. Przestanie płakać, błagam. No bo jak ja się denerwuję, to znaczy tam płakać. No denerwuje się pani, ale czego pani nie rozumiem? No bo jak to, że powiedziałam, że pan jest taki miły i w ogóle, że mi dał tę sukienkę, ma być błędem jeszcze do tego żałosne. Dlatego, że teraz wszyscy moi koledzy czują się w obowiązku zrobić to samo, no a jeżeli tego nie zrobią, to ich sekretarki zagroziły, że zastrajkują. No. I naprawdę nikomu się to nie spodobało. Jeden z nich nawet wpadł na pomysł, żeby nie ukarać. Zastanawiała się pani kiedyś, co się dzieje z ciałem, które spada z wysokości niemalże 200 metrów i rozbija się o ziemię? Nie. A ja tak, no więc ciało wybuchło. Dobrze, ja już nic nie mówię. Wybucha? Tak. Jak ten helikopter wczoraj? Gorzej. Znacznie gorzej, bo... Eksploduje od środka. Co za obrzydliwość, prawda? Pani jest taką idiotką. Na pewno nic pan nie chce ode mnie? Idiotką, chociaż ładną. Ale niech pani sobie niczego nie wyobraża, nigdy niczego pani ode mnie nie dostanie. Myli się pan. A nie, przepraszam, dostałam sukienkę.
No więc mówił pan, że z powodów osobistych. Tak. Ta sukienka była dla pańskiej żony. Przepraszam, byłej żony. Tak. Zbladł pan. Bo zimno. Ma pan lęk wysokości? A pani? Ja nie. Ja też. Nieprawda. Tak? No więc jest pan bardzo blady. Ja dobrze się czuję. Ja też. A sprawiło pani przykrość to, co powiedziałem wcześniej? A co pan powiedział? Nie, nic. Naprawdę jestem taki blady? Bardzo. Źle spałem. Śniło mi się, że jeden z komputerowców z naszej firmy wszedł tutaj na dach i rzucił się w dół przez te barierę. A ten, z którym pan wjeżdżał w tamtym tygodniu tutaj zapali. Który nas pani też śledzi, tak? A słucham, ja kogoś śledzę? Nie wiem, gdzieś to usłyszałam. Dlaczego pan cały czas o mnie źle myśli? Dlaczego? I co było jeszcze w tym śnie? Nie no, już nic. Jego ciało eksplodowało? Tak. Ale okropne, prawda? Nie wiem, nie widziałem tego. A jaki to ma związek z pańską żoną? Bo chyba o niej mówiliśmy. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Wracajmy. Nie. Co pani powiedział? Ja nic. Wracajmy, jest dużo pracy. Niech pan poczeka. Ja mam proszki, są tam w torebce przewieszonej przez krzesełko. Aha, i proszę nie zjeżdżać windą, ponieważ ten windziarz ma strasznie wrażliwy pach. Ja też. Ale pan nie jest aparatem do wykrywania zapachów, on tak. To jest jakby moja wina. Dlaczego? Już ci mówiłem. Pomyślałem, że któregoś dnia któryś z tych gratów pieprznie w ten budynek i co? To nie było któregoś dnia, tylko sekundę po tym, jak to pomyślałem. Zwykły zbieg okoliczności. Ja nie wierzę w zbiegi okoliczności. Nie? Nie. A w co wierzysz? Chcecie, żebym wam opowiedziała? Co takiego? Moją teorię. Moją teorię na temat wypadku helikoptera. No dobrze, ale jeśli chcesz mnie tylko zdenerwować... Usiądźcie. Gdzie? No, na ziemi jest czysto. Może mnie to właśnie interesuje? No tak, bo ty pewnie jesteś głównym bohaterem tej opowieści, zgadłam? Oczywiście. Coś mówiłaś, że sobie pójdziesz? No teraz już nie. No, dobra, to zaczynam. Moja teoria jest następująca. Oj, przepraszam. Dzień dobry. Ależ skąd? Nie przeszkadza nam pan. I niech się pani certoli, doskonale wiemy, że jest pan palaczem. Spoko. Chce pan usiąść z nami? Nie, nie. Właśnie miałam zacząć wyjaśniać super interesującą teorię na temat siły telekinetycznej umysłu. Tyle co? Ja to właśnie mam? Zaraz zobaczysz. Nie, ja właśnie szukałem... Kierownika administracyjnego, prawda? No. Jasne, doskonale wiem, że od tygodnia stale tutaj przyjeżdżacie. Niech się pan uspokoi, milczymy jak grób. No a wiecie gdzie jest? Zjechał na 38 do mojej szefowej. Ostatnio ciągle się spotykają, wie pan może czemu? Nie, nie wiem. Aha, no to zostaje pan czy nie? Nie, dziękuję. No to niech pan już idzie. Nie znoszę tego faceta. Co z tą teorią? Zapaliłabym. Ja też. A masz? Mam. Słuchajcie mnie czy nie?
A tak naprawdę to nie wjechałem tu, żeby szukać kierownika administracyjnego, tylko wjechałem tu, żeby... Tak, żeby zapalić. No tak, ale żeby też pooddychać świeżym powietrzem, no bo ja nie znoszę tej klimatyzacji, no zwłaszcza w tych naszych biurach, no. Jestem bardziej uczulony na zapach niż na powietrze, a to jest chyba zapach sosna, no, albo leśny. Panie, pan w końcu gadać? Nie widzi pan, że pan nam przerywa? A teraz ty, można wiedzieć, po co wstałaś? Mam mnie nogi. Przypalić panu? Nie, dziękuję, już sobie przypaliłem. Siadaj. A jak nie? To zjeżdżaj. No. Niech się państwo mną nie przejmują. Ja sobie stanę tutaj w kącie, tak żeby wam nie przeszkadzać, was nie słyszeć. Dobra, to zaczynam. Moja teoria jest następująca. Gdybyś widział kierownika administracyjnego? Nie, no tutaj go nie ma. Przecież widzę, nie jestem ślepa. Ale przed chwilą był w pani biurze. A ty co tutaj robisz? Ja wjechałam na chwilę, żeby pooddychać świeżym powietrzem, bo chyba jestem uczulona na tą klimatyzację z tym zapachem sosnowym, a ponieważ pani miała to spotkanie, na którym mnie nie podpisuje, to... Myślałam... A więc nie widzieliście go. Powiedział, że idzie do toalety, od 20 minut go nie ma. Może ma zaparcie. Kto to powiedział? Ja. Kim pani jest? Sekretarką szefa personalnego. Po naszej firmy? Tak. Ach tak? Nie znałam pani, bardzo mi miło widać. A ciebie oczekuję w biurze za 2 minuty. Do widzenia. Co za baba? To nie baba, to potwór, maszyna. A teraz moja teoria. Moja teoria jest następująca. Wszyscy mamy w sobie ogromną energię i nie potrafimy nad nią panować, nie potrafimy jej kontrolować. Często ukryte pragnienie, niewypowiedziane, może podświadome, ma taką siłę energetyczną, taką siłę eteryczną, metafizyczną. Daj mi papierosa, bo coś się podnieciłam. Dzięki. Taką moc, która się skoncentrowała, skondensowała, że nagle wyskakuje z naszej głowy jak strumień. I to jest właśnie przyczyna dziwnych zjawisk, takich jak tragedie, wypadki czy śmierć osób, których nienawidzimy. Co? Chcesz powiedzieć, że to była moja wina? Ale się nawet nie wiedziałem, kto był pilotem tego helikoptera. Nie znałem nikogo z tych 137 zabitych. No dobra, może znałem, nie wiem, z ulicy, z widzenia, ale to wszystko. A tak to nikomu źle nie życzyłem. Nie bym muchy nie skrzywdził. To ty tak myślisz. Nie boi się pan tak patrzeć w dół? Słucham? Nie boi się pan tak opierać o tę barierkę? Skarbie, ty mnie nie słuchasz, czy co? No, średnio mi to twoje zdanie, to jest wiele. Ma pan lęku wysokości? Trochę. No ale dlatego się wychylam, żeby przestać się bać. Ja któregoś dnia ale nie wypadłam. Chcę go poderwać. Nie moja sprawa. Właśnie tutaj poślizgnęłam się i śmiertelnie wystraszyłam. Ta barierka nie jest zbyt bezpieczna. No ależ skąd? Zobacz, jak na niego patrzy, pożera go wzrokiem. Poczekaj, człowieku, nie skończyłam ci mówić. Mam dużo pracy, wiesz? Boisz się mnie, czy co? Boi się pani? Tak. Tak. To proszę się nie bać i proszę pójść ze mną. Och, już prawie leżą jedno na drugim. Dobrze, więc powiem ci, tak, boję się ciebie bardzo, wiesz czemu? Uważam, że jesteś cudowna i bardzo chciałbym się z tobą przespać. No, teraz skoro ci to powiedziałem, to jestem spokojny i mogę iść. Nie zostawię mnie samej. Widzi pani? Prawda, że nie ma czego się bać? No nie, skoro teraz pan mnie trzyma. Mówisz się ze mną na wieczór? Czy zamkniesz drzwi? Próbuję usłyszeć, o czym rozmawiają. Co ci oni obchodzą? Ta pani koleżanka jest trochę dziwna. Która? Tamta? No tak. Nie, ona nie jest zupełnie dziwna, ona jest tylko trochę histeryczna. Albo się ze mną umówisz, albo idę... Chce się pan umówić na wieczór? Co? A po co? No nie wiem, żeby porozmawiać, żeby coś zjeść. A może przyjść także moja żona? Nie. To nie. Dziwka! Jesteś stupienna. Gdybym miała odwagę, rzuciłabym się teraz. Co pani mówi? No bo pan teraz uważa, że ja każdemu robię takie propozycje. Nie, no ja nic nie myślę, naprawdę. Tylko niech pani myśli, że jestem panu zakochana, ja chciałam tylko... Nie, no niech się pani uspokoi, proszę. Nie, to pan teraz myśli, że jestem skończoną. Nie, no mam tego dość. Wychodzę. Twoja strata. Jak pani chce, to może pani podejść bliżej. Będzie nas pani mogła lepiej słyszeć. Ja właśnie wychodziłam. Tak? Tak. Ty kłamliwa kurwa, ogromna oszustka. Właśnie wychodziłaś, tak? Powiedziałaś, że ci się nie podoba. Powiedziałaś, że nie znosisz tego faceta. A co to przed chwilą było? Gapiłaś się na niego cały czas, pożerałaś go kurwa wzrokiem. Żebyś spadła w ten dół, żeby twoje ciało się rozwiązało. Zmieniła kurwa kawałek!
da mi pan papierosa? Został mi tylko ten. To da pan macha? Nie, to jest niehigieniczne. Nie podoba mi się pan. No okej. Chce pan posłuchać mojej teorii? Dziwne rzeczy się dzieją, jak ludzie się nienawidzą. Tutaj nikt nie będzie nas słyszał. Nikt nie będzie taka pani pewna. Ostatnio jest tutaj większa ruch niż winda. Chcecie papierosa? Co? Nie wjechaliśmy tutaj, żeby palić. Poza tym ja nie palę, ona też nie. Tylko ty łamiesz przepisy. Jeśli ci nie wydam, tylko dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi. Sam wiesz, nie wjechaliśmy tutaj dla rozrywki. No ale... Tylko żeby pracować. A ja owszem, palę. A palenie pani nie rozprasza? Absolutnie nie. To jeśli tak, to może pani zapalić. A ja? A ty rób jak chcesz, twoja sprawa. Proszę. Dziękuję. Skończyliście już? Świetnie. Przypuszczam, że zapyta pani, dlaczego pani nie wezwaliśmy. Tak. Sądzę, że spodziewa się pani wyjaśnienia. Czuję się trochę niezręcznie. Nie dziwię się. Pozwolisz, że będę mówiła dalej? Tak. Świetnie, dziękuję. Nie wiem, czy nie zdziwi pani to, co chcemy pani zaproponować. No więc chodzi. Sama nie wiem, jak to wytłumaczyć. Też jestem trochę zdenerwowana. Wytłumaczysz jej ty? Tak. Tak, ty. Zacznij od początku. Albo nie, zacznij od niej. Wytłumacz, dlaczego właśnie ją wybraliśmy. A przy jej inteligencji raczej nie będzie miała trudności, żeby sobie to wyobrazić. Nic nie rozumiem. Nie wiem, o czym mówicie i nie wiem, na jakiej podstawie pan twierdzi, że jestem inteligentna. Dobrze, więc wybraliśmy panią w drodze eliminacji. No jeśli chodzi o sekretarki w naszej firmie, powiedzmy sobie szczerze, nie mamy zbyt dużego wyboru. No. Weźmy na przykład moją. No, jest zaledwie odrobinkę bardziej ogarnięta od niedorozwiniętej umysłowo. No, po prostu jest prymitywna, chamska, wredna, źle ubrana, ma za długie paznokcie, zresztą okropnie pomalowane. I przy każdej możliwej okazji próbuje mi się wepchnąć do łóżka jak wulgarna dziwka. Prawdopodobnie po to, żeby osiągnąć jakieś stanowisko w firmie. Właściwie, jakie stanowisko ona mogłaby osiągnąć przy swoich zerowych umiejętnościach umysłowych? Zresztą zastanawiam się, jak ona przeszła przez tę kontrolę minimum zdolności na początku. No, prawdopodobnie przez łóżko personalnego i to trzeba będzie zgłosić na najbliższej rady wykonawczej, wiesz? To nie jest konieczne. Już to zrobiłam wczoraj. Szef działu personalnego został zwolniony. Obrzydliwy samiec. Jego miejsce jest wolne. A właśnie, dopiero co spotkałam go w toalecie. Można było pęknąć ze śmiechu. Wymiotował. Biedak. Biedak. Teraz żałujesz tego pina? Mam na myśli, że no, wiesz, w gruncie rzeczy to porządny chłop, no może nie zasługiwał na aż takie potraktowanie. No dobrze, skończmy już z tym tematem. Co? Mów o naszej sprawie. A, o czym my mówiliśmy? O wadach pańskiej sekretarki. Tak. Wie pani, która to? Tak, ta brunetka. Nie no, ona jest blondynką. Nie, jest brunetką uwarbowaną na blond. Tak, więc potrzebujemy sekretarki sprawnej, inteligentnej, no moja odpada. Moja też. Ta ruda. Tak. Ta głupia. Proszę? Mówimy na nią ta ruda. A, to nie wiedziałam. Też jest uwarbowana. Pani to wie wszystko. Nie. No więc dobrze, chodzi o to, że ta moja oprócz głupoty, jak to pani określiła, ma poważne problemy, jakby to powiedzieć, natury psychologicznej. Ach tak. Tak, i rywalizację z wojną, dialog z dyskusją. Poza tym będę teraz trochę niedyskretna. Zwierzyła mi się któregoś dnia, że jest wierząca. No, o tym nie wspominałam. Więc tak jest. W każdym razie nie zgubia. Przeciwnie, jest bystra, szybka, inteligentna. Trochę nerwowa, ale skuteczna, punktualna i bardzo dynamiczna. Jednak kłopot w tym, że kiedy się odpręży, pozwala się porwać swoim fantazjom. Mówię tego słowa. Teoria. Nie rozumiem, ale... Problem pojawia się, kiedy musi myśleć sama za siebie, kiedy praca przestaje być mechaniczna, staje się umysłowa. Źle się wrzuci. Sekretarki, w moim zdaniem, też muszą myśleć na swój sposób, oczywiście. Muszą wiedzieć, w jakim humorze jest i działać w zależności od tego. Jeśli mają głowę pełną teorii, bezosobowych, rytualnych, ezoterycznych, stają się takie jak on, maniaczka ustalonego porządku. Czysta reakcjonistka, konserwatystka. Ja potrzebuję... My potrzebujemy kogoś innego, kogoś z głową, z wrażliwością, z charakterem.
a nie maszyny zidiociały od kurczowego trzymania się porządku i tradycji. Ale nie wiem, do czego pani zmierza. Oczywiście, że pani wie. Podejrzewa pani, ale nie ma odwagi zapytać. Ja chcę. Chcemy uniezależnić się od firmy i założyć nową. Dla czystej przyjemności stanie się bohaterem przygody, żeby nie zależeć od bezosobowego i drapieżnego potwora. Chcemy mieć małą firmę na naszą miarę. Bez większych ambicji niż to. Żebyśmy byli szczęśliwi. Nie musieli się przed nikim rozliczać, nie być maleńką i bezosobową częścią niczego i nikogo. Firmą inteligentną i niedużą, ale za to dostarczającą pasjonujących przeżyć. Ale dlaczego państwo chcecie akurat mnie? Pani nam odpowiada. Skąd państwo to wiedzą? Wiemy. Kto o mnie mówi? Wszyscy o pani mówią, ale od pierwszego dnia, kiedy pojawiła się pani w firmie, wszyscy zazdroszczą pani szefowi. Nawet sam dyrektor generalny zazdrości pani szefowi. Wszyscy pani zazdroszczą. Wszyscy. Wszystkie pani koleżanki. Wszyscy panią lubią. Jest pani wzorowym pracownikiem. Pracownikiem nowoczesnym. Jestem nic nie warta. Mówię, mam chaos myśli i jestem dziwna. Nadaje się tylko do myślenia i plecenia rzeczy bez sensu. Fantastycznie, właśnie kogoś takiego szukamy. Nie kogoś, kto walczy o to, żeby być kimś, tylko kogoś, kto walczy o to, żeby być nikim. Nic nie rozumiem. Ja nie walczę, by być nikim. Ja po prostu jestem nikim. Pani jest nadzwyczajna. Rozumiem, że nie odejdą państwo z firmy, dopóki nie załatwią wszystkiego, co ma związek z tą nową firmą. Oczywiście. To może potrwać kilka miesięcy. Wszystko jest przewidziane. 16 miesięcy. Proszę spojrzeć. Ptaszek. I będą to państwo ukrywać w tajemnicy przez 16 miesięcy? Oczywiście. Ja mogłabym, nie zrobi pani tego. Nie, spokojnie. Nikomu nie powiem. Ale nie mam zamiaru brać udziału w tym waszym okropnym projekcie. Okropnym? No to podoba się pani w tej firmie, tak? Nie. No więc dobrze. Chodzi o to, że my chcemy czegoś małego, samodzielnego, twórczego. W gruncie rzeczy to ambitny projekt. Niech się pani zastanowi, nie podoba nam się sposób, w jaki prowadzi się tutaj interesy. Tutaj wszystko jest nadęte, bezosobowe, szare, rutynowe. A my szukamy przygody, ryzyka, nadziei, pasji. Nie rozumie pani tego? Nie. Bo to, czego państwo chcą, jest... Co to nie jest? No nie potrafię tego powiedzieć, no! Proszę spojrzeć. Kolejny ptaszek. Tamten to posamczyk. A to samiczka. Różnych raz. Czy ptaki są różnych raz? Tak, są różne raz. Te dwa ptaszki uwiły sobie gniazdo dla dwojga. Proszę spojrzeć. Lecą. Rzucają się w przestrzeń i tuż nad ziemią zbijają się do góry, kpiąc sobie z prawa ciążenia. Dlatego są ptakami. Gdybym to ja się rzuciła, no nie mogłabym tak zrobić. Nie mogłabym nic zrobić przeciwko prawu ciążenia. To też wiem, że nie jestem ptakiem. Państwo też nie. Chociaż niewątpliwie jesteście inni raz niż ja. Maria. Cudowna, cudowna! Och, muszę zapalić, muszę zapalić! Zapalić. Ty palisz? Tak, palę, co z tym? A ty nie palisz? Masz coś przeciwko temu, żebym ja sobie zapaliła? Nie mam nic przeciwko temu w ogóle, ale ty musisz tak krzyczeć. Cudowna. Chcę właśnie ją! Ale jesteś pewna? A ty nie? No nie, sam nie wiem. Nie no, tak. Umiem frować! Co? Umiem frować! Ja umiem frować! Umiem frować! Ale widzi pan, ja nie potrafię nic innego. Umiem tylko latać z jednego miejsca, wyjść na drugie, szukać poprawy z dokumentami i paczkami. Dzień dobry. Ja lubię swoją pracę, ale ona nie ma przyszłości. Natomiast pan, może dałby mi pan jakąś lekcję z tych komputerów? Ja? Ja to nie mam czasu. Szkoda.
Co pan o mnie sądzi? Nie wiem, jest pan normalny, sympatyczny. Nie no, mam na myśli tak, wie pan, fizycznie. Dlaczego mnie pan o to pyta? Bo martwię się. Aha. Mam obsesję. Na jakim punkcie? Na punkcie swojego wyglądu. To ja się na tym nie znam. Szkoda. Ale jak pan chce, poproszę swojego brata. Brata? Tak, on jest ekspertem od spraw fizycznych. No, ale ja go nie znam. On jest fizjonomistą na popołudniowej zmianie. Naprawdę? A to w ogóle nie jesteście podobni. My jesteśmy rodzonymi braćmi. Ach tak. To co, poszukać go? Nie, niech się pan nie fatyguje. No, czyli co, no nie może mi pan powiedzieć, czy jestem przystojny, czy nie? A czemu pan tak się tym martwi? No bo widzi pan, ostatnio wszystkie sekretarki mnie prześladują, no. I czasami mnie wołają i pytają mnie o jakieś głupstwa, no tak na niby. No, zdarza się, że blokują klawiaturę albo likwidują program, a wtedy mnie wołają, a jak ja przychodzę, to wszystkie się na mnie rzucają, no, oblepiają mnie jak pleśń, mówią do mnie szeptem, rozbierają mnie wzrokiem, no, słabo mi się robi, bo ja naprawdę nic nie rozumiem. Mam ochotę wybiec, uciec, no, bo widzi pan, ja naprawdę nie czuję się atrakcyjnym facetem. Dobrze, skoro mi pan to wszystko mówi, to powiem panu prawdę. Jest pan okropnie brzydki. Naprawdę pan to widzi? Tak, chociaż nie wiem, czy akurat moje zdanie jest panu w czym w stanie pomóc. Tak, potwierdza tylko moją teorię. Jaką? Że im człowiek uważa się za brzydszego, tym bardziej podoba się innym. To bardzo oryginalna teoria. Widzi pan, no mnie też się podoba moja praca. No ale jak ja mam służyć do zaspokajania porywów erotycznych 20 albo 30 kobiet zwariowanych na punkcie seksu, to muszę to przemyśleć i działać w sposób zdecydowany. To może pan chociaż spróbuje którąś z nich wykorzystać? Ja nie mogę. Ja mam żonę. I co z tego? Jestem żonaty, nie rozumie pan? Jestem normalny, jestem monogamistą, jak papuszki. No bo widzi pan, moja żona jest moją żoną i ona zawsze była jedyna. I naprawdę ja sobie nie wyobrażam, żebym był z kimś innym. No bo przy niej to one wszystkie stają się niczym. I widzi pan, ja to zawsze uważałem się za brzydkiego faceta, ale przy niej to jakoś tak w dziwny sposób czuję się atrakcyjny. Tak, wiem, że ciężko panu to zrozumieć. No powiem szczerze, faktycznie ciężko jest mi to zrozumieć, bo gdybym ja był na pana miejscu, wybzykałbym je wszystkie po kolei, a najchętniej tą rudą, a jak ona mnie kręci. No ale ona jest trochę nerwowa. Wkurzająca jest, jak zaczyna robić z siebie najmądrzejszą, prawić te swoje teorie o tym, co na świecie, w zaświatach, w środku, na zewnątrz. A myśli pan, że słucham wtedy, patrzę tylko i powiem panu, że jak byłbym na pana miejscu, to bym chciał, żeby ten jego pokój tak się psuł co 5 minut, a ja bym wtedy przychodził, naprawiał i oświadczał jej też inną przysługę. No wyruchałbym ją po prostu. No ale pan jest bardzo młody. Pan też. Tak? Uważa pan, że jestem młody? Oczywiście, że tak. To da mi pan te lekcje z komputerów? A w zamian mogę panu dać przyspieszony kurs seksualnego panowania nad sekretarkami? Żartuję przecież. A ja nie lubię takich żartów. A, przepraszam. We are the czasem wprowadzasz mi coś takiego, chyba ktoś idzie.
słyszałam jakieś dźwięki. Ja nie. Patrz! To jest Bieszyby, patrz! To w moim biurze! To twój szef! Patrz, wychyla się! Co on robi? Patrz w dół. Co on chce zrobić? Czy nikogo nie zatrzyma? Już po wszystkim. Już po nim. Rzucił się. Miał obsesję, wariat, chory był. Ja go ceniłam. Biedak. Boli mi głowa. Ile sędzi wina za papierosa? O, pizza, tu prezent. Widziałeś czego? Mój kolega, wasz szef, rzucił się. Nie mogłem nic zrobić. Chyba mogę pan powstrzymać? Tak, nie mogłem nic. Dziękuję. Może mi pani dać? Proszę. Przyjechałem, bo muszę... papierosa. Wreszcie spadł deszcz. O, i kto to mówi? Nie widzisz, że mogłam wpaść, wariatko? O Jezu, kochanie, przepraszam cię takiego niewinnego żarciku. Niewinnego żarciku? Lubisz patrzeć tu? Tak. W ten sposób lepiej mi się medytuje. A mnie to do niczego nie skłania. Ani do strachu, ani do śmiechu, ani do medytacji. Patrz, gdybym zabiła się, ludzie by powiedzieli, że o Boże, wypadła biedaczka, albo rzuciła się jak ten nienormalny dział personalnego. Do mnie by nie pasowało, żebym się rzuciła, nie? Do ciebie by pasowało, żeby ktoś cię zrzucił. Ty to masz specyficzne poczucie humoru, kochanie? Ja w ogóle nie mam poczucia humoru. No ale patrz, wyobraź sobie, że ciebie tutaj teraz nie ma, tak? I ja jestem całkowicie sama i sobie wjeżdżam. I przez całkiem fatalny przypadek, tak jak ta idiotka wczoraj, chociaż nie, no bo ona to zrobiła tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, ta kretynka. Ale tak o... bo było ślisko. I wypadłabym i zabiła się. A ludzie by powiedzieli, że zrobiłam to naumyślnie i szukaliby tysiąca powodów dlaczego. Że na przykład byłam kochanką szefa i byłam zazdrosna o wszystkie jego sekretarki, a zwłaszcza o The Public Relation. Że byłam nałogową palaczką i przyłapali mnie palącą na tarasie. Że dawałam każdemu, kto chciał i tak dalej, Boże! Ależ ludzie są okropnie źli. Ja bym się nigdy nie rzuciła. Wiesz, co powiedział mi mój szef? Co? Że ciało wybucha podczas spadania. Wierzysz w to? Bo ja nie. Patrz, jakoś spadochroniarze nie wybuchają. Na jakiejś trampolinie nikt nie wybucha. Na górskiej kolejce w Wesołym Miasteczku też nikt nie wybucha. Nie wiem, jaki może być związek pomiędzy wybuchaniem a spadaniem. Ten mój nieludzki szef chce na siłę zwrócić moją uwagę, a ja się temu poddaję, jak babica jakaś. Ale ja też mam głowę i ja też myślę. I jemu to owszem, głowa wybuchła, ale w momencie, kiedy ta jego żonka odeszła z innym facetem, nie wie na jakim świecie żyje i tkwi w tym nieszczęściu, udaje jakiegoś odważniaka i robi się nieprzyjemny i antypatyczny. Kochanie, czy ty nie słuchasz? Nie, bo mam problemy. Dlatego oddawałam się medytacją. Mogę ci w czymś pomóc? Nie sądzę. Jakiego rodzaju problem z szefą? Nie.
Osobiste, sercowe. Nie? Nie wiem. Chyba przeżyłam kryzys. Już rozumiem. Dlatego chciałaś się rzucić? Ja się chciałam rzucić? No tak, cały czas mówiłaś, że rzuciłabyś się stąd. O rany, zaczynam się ciebie bać. No dobra, więc jakiego rodzaju kryzys? Kryzys... wartości. Katalanie z tobą. Cierpię. Co ci jest? Słyszę głosy. Tutaj w głowie. Głosy... męskie, kobiece, dziecięce. Te głosy mówią mi, co mam robić. Dyktują mi słowa, czyny, mówią, to rób tamto, powiedz to, powiedz tamto. Prowokują mnie. Tylko ja je słyszę. Przychodzą z zewnątrz. I wtedy myślę, że to ja jestem tą nową, wybraną, nową Joanną Dark, wybraną, żeby mówić, żeby odkrywać prawdę, żeby wszyscy w końcu poznali prawdę. Zbliża się katakizm, kara. Ta susza od 2 lat jest karą. Karą, plagą, karą z kosmosu. Susza ziemi i susza ludzi, to właśnie mówią mi te głosy. I chociaż przychodzą z zewnątrz, nie przestaję ich słyszeć tutaj w środku głowy. I wtedy cierpię, bo myślę, że to ja sama mówię do siebie tymi głosami. I wobec tego jestem szalona, szalona, poplątana wariatka. O rany, nie uważasz, że twój problem jest całkiem prosty? Potrzebujesz faceta. Potrzebujesz faceta. Serio. Jedyna susza, jaka nie jest dobra, to ta na dole, kochanie. Zobacz, w mężczyznach, którzy ci się podobają, wzbudzasz wstręt. Tak jak na przykład z tym komputerowcem. No, nie zaprzeczysz, że ci się podoba, bo widzę, jak na niego patrzysz. A ty wzbudzasz w nim wstręt. No i odwrotnie, nie zwracasz uwagi na facetów, którym ty się podobasz, bo twoim uznaniem ty wzbudzasz ich wstręt. Tak jak na przykład ten goniec. No, wpatrzony jest w ciebie, wczoraj mi powiedział. Aha, w łóżku jest cudowne. Serio, jak dzika bestia. Kochanie, jak dzika bestia z czujni. Gwarantuję ci, że w jedną noc wybije ci te wszystkie głupoty z głowy. A jakiego ma? Chcesz, żebym ci powiedziała? No tak. Ogromnego. No wiesz, no to czemu mi wcześniej o tym nie powiedziałaś? No bo nie pytałaś, no to... No, chyba przyjaciółki mówią sobie o takich sprawach bez pytania, nie sądzisz? A to ty i ja jesteśmy przyjaciółkami? No tak. Nie? A no to buźka! Ej, dobra, kochanie. Skoro już jesteśmy przyjaciółkami, to mogę cię o coś zapytać? No. Ty jesteś wierząca? Ja nie. A. Nie. Bo wszyscy mówią, że jesteś. Ludzie są źli i złośliwi, sama mówiłaś. Ja po prostu mam te swoje teorie, no i te głosy. No więc mówisz, że ma ogromnego? No. No to jak mówisz, co powinnam zrobić? Okej. Chcesz się wyleczyć, skarbie? Przepraszam, Nie, zostań. Zdejmij spodnie i majtki. No i co? Mówiłam, miałam rację. No to gdzie mnie zaprosisz na kolację? Jest! Kurwa! No. Spokojnie. Nie wybuchnie. Ale złoty. Nie żyje. Nikogo nie ma na ulicy.
jej sterylne ciało zaczyna się psuć. Cześć. Jezu. Przestraszyłam cię? Jezu, co? Tak. Co ci jest? Nie, nic mi jest. Śniło mi się. Przepraszam. Nie, to ja cię przepraszam. Za co? Nie jesteś zdenerwowana? Wichałam, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Jesteś zdenerwowana? Nie. Myślałam o tobie. Właśnie się dowiedziałam. Ja na twoim miejscu byłabym... Jezu, jakie mocne. Pół roku już tu pracuję i nigdy nie widziałam, żeby ktoś... To jest wiadomość dnia, wiadomość miesiąca, wiadomość roku. Jesteś... Nie wiem, no... Teraz, kiedy wszyscy już wiedzą, to znaczy wszyscy z naszego działu, doskonale wiedzieliśmy, że ty jesteś... Inna jesteś. Nie, gratuluję. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. Nawet mi się śniła się w ogóle. Na pewno ci na górze planowali to od pierwszego dnia, kiedy cię zobaczyli. Takiego skoku nie robi się z dnia na dzień. I na pewno dyrektor generalny miał tu dużo do powiedzenia. On jest bardzo zaprzyjaźniony z Public Relations. Twój szef, czy raczej już twój były szef. O Jezu, przepraszam, mówię ci na ty. I co z tego? Nie powinnam ci mówić na ty. Dlaczego? Teraz wszystko się zmieni. Nie wiem. Teraz masz władzę. Przedtem też miałam. Bez żadnego stanowiska. Władza nie jest sprawą stanowiska, nie pozycji. Prawdziwa władza jest w ciszy, w spokoju, a nie w jakimś biurze, w papierach, w sukienkach czy w pieniądzach. Władzy się nie da zmierzyć. A szczere spojrzenie nie kłamie, nie udaje. Słowa, które kłamią, zawsze zdradzają tego, który je wypowiada. Ostre, histeryczne gesty, tyki i zażenowanie ciszą po dyskusji. Oto te nędzne atrybuty fałszywych władz. Szczere spojrzenie, wolne słowo, harmonia gesto, spokój, ciszy. Oto ta moja władza. I mam ją od zawsze. Zaczynam się ciebie bać. Nie wiem dlaczego. Jesteś do mnie podobna. Bardzo bym chciała. Tak. Ja jestem słaba. Ja też. Gdyby wiedziała, co mi się śniło. Jestem słaba i tchórzliwa. Zazdroszczę ci. Któregoś dnia będziesz miała dzieci. I tu ja ci będę zazdrościć. Co? Nie mogę zostać matką. Jestem bezpłodna. Wiedziałam, że tu jesteś. Ty, suko, co zrobiłaś? Ty cholerna, suko, pazerna, kłamczyni, cwaniara, suka. Jak to jest możliwe, że byle sekretarka może zostać dyrektorką w zarządzie w jednej z najbardziej rentownych firm nieściekanych na tym świecie? Jak to jest możliwe? No powiedz mi swoją własną śmierdzącą gębą, jak już tu jesteś, bo jak nie, to rzucam się na znak protestu. Co? Jeszcze mi się śmieje, suka, jedna. Ale zaraz, ile musiało cię zerznąć, żeby to było możliwe? No powiedz, ilo! Czy pani aby nie przesadza? No ty się zamknij, idiotko! Jesteś jeszcze gorsza niż ona, wiemy, że jej bronisz. Daj, zjeżdżaj. Zostań. Dzień dobry, wydaje mi się, że się wcześniej nie znałyśmy. A przynajmniej nie w tak oficjalny sposób. Od dzisiaj będziemy razem pracować. Myślę, że dyrektor generalny zwoła na jutro nadzwyczajne posiedzenie, aby mnie przedstawić na nowym stanowisku. O ile się nie mylę, pani jest jednym z członków rady. Oczywiście wszelkie zastrzeżenie co do mojej nominacji, będzie pani mogła przedstawić jutro. Ja sama mogę wprowadzić ten temat, żeby nie było pani niezręcznej. Zgadza się pani? Świetnie. Miło było panią poznać. Aha, i przepraszam, jeśli uraziłam panią moim śmiechem. Czasami mi się zdarza. To dziwne, bo na ogół nie jestem uśmiechnięta. Rzecz w tym, że zawsze wzbudzają we mnie śmiech ludzie, którzy dadzą się poznać, obrażając innych. Do widzenia. Co ja mam? No więc tak. Jestem bezpłodna. Czekaj, tylko powiedziałam. Wydaje się to w dzisiejszych czasach możliwe, prawda? Wszystkiego próbowałam. Wierz mi. Wszystkiego. Najpierw mi powiedzieli mi, że mam zdeformowaną macicę, ale to nieprawda. Ostatni specjalista, o którego byłam, powiedział, co mi jest. Powiedział, że moje jajniki
wydzielają jakąś dziwną substancję, która uniemożliwia zapomnienie. Potrafię tego powiedzieć. Mówi coś o antyciałach, które są zabójcze dla plemników. Powiedział, że prawdopodobieństwo, że znajdę tego mężczyznę odpornego na te substancje, na te antyciała, prawdopodobieństwo jest 1 na 1. No widzisz, według ciebie mam wszystko, a według mnie nie mam nic, bo nie mam tego jednego, czego najbardziej pragnę. Dziecka. Dziecko mężczyzny jednego na mnie. Nie znajdę go. Jestem potworem, jestem beznadziejna i niedługo moje bezpłodne ciało zacznie się psuć. Mów tak, nie mów tak. Sama, bez nikogo. Mam ochotę umrzeć. Wstań! Płaczesz? Przez ludzie, którzy się dają poznać, obrażając innych? Zostaw ją! Czują. Wiesz, dlaczego powiedziałam, że to będzie ostatni papierosek i opalimy? Nie. Personalny zawołał mnie do siebie i powiedział, że przez 3 miesiące odetnie mi pensję, że niby rzekomo tutaj przyjeżdżam tylko palić, tak? Kiedy tylko opuściłam jego gabinet, spotkałam po drodze mojego szefa. Rozumiesz, mój szef zapłakany. Ten, który uważa, że płakać to upokorzenie i tak dalej. No to wyobraź go sobie, wiesz, w oczach ropa, tutaj jakiś zielony gile, ślina mu się tli, jakieś bąbelki, no po prostu sancza. No więc zapytałam, no co się stało, szefu, tak? A on do mnie, że odebrali mu prawa rodzicielskie nad córką i ma ochotę zamienić się w warzywo. No to słuchaj, no to zaprowadziłam go do łazienki, tak, żeby się troszeczkę ocknął, no bo już srał po gaciach, no i żygał tymi kinami, nie? W ogóle, wsadzić tę filozofkę na pierwszego zastępcę dyrektora. Do czego to doszło, co? Do czego to doszło? Biedna ja i moja przyjaciółka, to o przyjaciółce, to o tobie moja druga. Dlatego, że ta filozofka nas nie znosi i jako pierwsze wlecimy na bruk. Ach, no i kiedy już szłam do pokoju, żeby się jakoś tak otrząsnąć z tej całej sytuacji, słuchaj, spotkałam tego komputerowca, tego przystojniaka, nie? Z rozlatanymi oczami, jakby miał jakiegoś zeza, mówię, Boże Święty, no kolejny zwariował, nie? No i wiesz, żeby jakoś tak uspokoić sytuację, mówię do niego, a co pan z taką miną, jakby z pogrzebu wracał, nie? A ten, słuchaj, podchodzi do mnie i uderza mnie w twarz. Rozumiesz? Uderza mnie w twarz. Tak mocno, że zobacz. To... Widzisz, co sobie zrobiłam z językiem? No i uciekł wrzeszcząc imię jakiejś kobiety, wiesz. Kiedy już próbowałam się ocknąć z tej całej sytuacji, strasznej krzywdy, tak? Nagle ktoś do mnie podchodzi i mówi mi, że żona komputerowca umarła. Rozumiesz? Zamordowana, torturowana, zwodzona przez 6 gówniarzy w biały dzień. Tylko, że ja o tym nie wiedziałam, tak? No więc biegnę go przeprosić i słuchaj, spotykam go zemdlonego na ziemi i nikt go nie podnosi. I wtedy sobie przypomniałam twoje słowa, wiesz? I sama już po prostu wpadłam w jakąś histerię i musiałam cię po prostu znaleźć, żeby ci jakoś o tym opowiedzieć, żeby się jakoś uspokoić. No bo ty chyba miałaś rację z tym, co powiedziałaś i ja umieram ze strachu. Co powiedziałam? No, że zbliża się kataklizm. Ja tak powiedziałam? Tak. No, ale miałam na myśli niebo. Co? No, że zbliża się potop. Co? Nie, nic nie ważne. Serio wyglądasz na jakąś taką zrelaksowaną. Ach tak? No. No bo... Już nie słyszę głosu. O Boże, o Boże! Jezu. Ale mnie przestraszył. Czy ktoś widział tu moją żonę?
pana przeprosić, bo ja nie wiedziałam, że pańska żona nie żyje! Ona zatrzymała cię! Nie, błagam, nie! Niech pan tego nie robi! Błagam pana! Niech pan tego nie robi! Wiem, że pan mnie nienawidzi, że pan nie uważa za wariatki, niech pan posłucha! Niedługo spadnie deszcz! Deszcz? Tak, będzie padać! Tak. Słuchajcie, słuchajcie! Musicie iść ze mną, musimy zjeżdżać, właśnie to ogłosili! Już wiemy. Ale co? Ja nic nie wiem. Co ogłosili? Deszcz! Deszcz? Chodźmy, muszę zrobić coś ważnego natychmiast. Ja już nie mam w co wierzyć, ja nie mam w co wierzyć, ja nic nie wiem. Dyrektorce, teraz będzie dobrze, zostaje. Wiesz, czym ty jesteś? Powiedzieć ci, jesteś tchórzem, jesteś marnym tchórzem, marną figurką bez znaczenia. Co to ty jesteś za silna, wiesz? Mam dosyć silny, kobiet nie mogę was znieść, jesteście silniejsi od mężczyzn, silniejsi niż ja. To my powinniśmy rodzić, a wy prowadzić interesy. Ja tyle lat pracuję i dopiero teraz widzę, że ja się tego nie nadaję, rozumiesz? Nie nadaję się do pracy, nie mam siły pracować. Ostatnią kobietą, jaką znałam, była moja matka. Prawdziwą kobietą, taką sprzed lat. Jej jedyną pracą było wkładanie nam łyżki do ust, opiekowanie się nami i podcieranie nam pupli. Było i dobrze. Była zwykła, prosta, uległa, grzeczna. Nazywaliśmy ją marchewką. Bo zawsze powtarzała, że najlepiej czułaby się w spokojnej ziemi, odpoczywając. I umarła, mówiąc, byłam szczęśliwa, syn. Ja chciałbym być taki jak moja matka. Chciałbym być taką zwykłą, prostą kobietą sprzed lat. Zniknąć, zamknąć się, być niczym. Chciałbym, żeby moja była żona mówiła o mnie, mój były kobieto-mąż. Zabrała mi wszystko, nie mam nic. I nie mogę na ciebie patrzeć, bo jak na ciebie patrzę, to widzę ją, wiesz? Nienawidzę cię. Nienawidzę twoich projektów, twojej małej, wielkiej firmy. Nie znoszę twojej siły, twojej mocy, twojego wzroku, twoich dłoni, twojego męskiego ubioru, twojego zapachu. I jedyne, co mam teraz robić, to stać tutaj i palić tam długo, aż deszcz zgaśnie mi papierosa. Jesteś szczurem. Nie, nawet nie, to jestem marchewką. Zastraszonym szczurem. To ty jesteś szczurem. Wygrała z tobą prawdziwa kobieta i ty biedna, nie wiesz teraz, co masz ze sobą zrobić. Odchodzę. Potrafię to zrobić. Nie potrzebuję ani ciebie, ani jej. Jak dla mnie to możesz się rzucić sobie na próg na ziemi? Bo właśnie tam chcesz się znaleźć. No i co? Dlaczego się nie rzucasz? Ja na twoim miejscu już dawno bym to zrobiła. Jesteś zbyteczny na tym świecie. Twoją pracę może doskonale wykonać maszyna. Więc rzucaj się. Rzucaj się. Ile mi roga czuję też? Muszę zapalić. Jak chce się pani poczęstować. Pan za opiekę, ty nie. Co się nie podoba? Z nikim nie jest mi dobrze. Uczona mnie, że nie pracowała. A tu się źle pracuje. Jedyne, czego pragnę, to być szczęśliwa, pracując nad tym, co mi się podoba. Jestem dobra. Jestem dobrym człowiekiem. Inteligentna, mądra. Ale mało wrażliwa. Mimo to. Ale potrzebuję kogoś tak prawdziwego jak ty. Jak ta znajdźczyni, proszę cię, bo muszę stąd wyjść. Za późno. Spójrz na niebo. Jakie niebo? O czym ty mówisz? Odchodzę. Żegnaj. Chcę powiedzieć na zawsze. Tym lepiej. Zadzwoń kiedyś. Dobrze. To nie był wybuch? Nie, to był wybuch. Słyszeliście już wiadomość? No znowu, spadnie pan, niech pan się nie rzuca. O co panu chodzi? No żeby... Cześć. Podaję już dokładną godzinę? Nie, ale są to dzwonili to chyba już za niedługo. Później widzimy się z moim przyjaciółką, już wiecie. Niezła sztuka. Zostaliśmy tutaj, żeby to zobaczyć. Nie chcieliśmy przegapić takiego wydarzenia. Pana przyjaciółka przewidziała to,
Zanim ogłosili. No, ma laskę i policję. Genialna babka. Widać, że pan się w niej zakochał. Prawda, że tak? Mnie też się tak wydaje. No już nic z tym chyba nie zrobimy. Tak to jest. Patrzysz na dupę, podoba ci się i chcesz jej dotknąć. I myślisz sobie, kurde, jak już jej dotknę, to zaraz polecę do następnej dupy. A wcale, że nie. Okazuje się, że któregoś dnia niechcący dotykasz tej dupy i mówisz sobie, kurde, ta dupa jest taka jak inne dupy, ale ta dupa należy do facetki, która ma oczy. I patrzysz w te oczy i myślisz sobie, kurde, jeszcze nigdy nie przyglądałem się oczom żadnej dla ludzi. I od tej pory przestajesz patrzeć na jej dupę i patrzysz tylko jej w oczy. I już wiesz, że jesteś zgubiony. I nie chcesz, żeby laska cię zostawiła, bo jej oczy cię ośmiewają. I zaczynasz się bać, że już nigdy w życiu nie spotkasz drugich takich oczu. I boisz się, że to, co ci się przytrafiło, już nigdy ci się nie przytrafi. No właśnie widziałem tutaj moją żonę. Co? Niech pan przestanie i nic nie mówi i patrzy w niebo. A na niebie w ogóle nic nie myśli. Zaraz się zacznie i nie chcemy tego sprawdzić. Już tylko 5 minut. Cześć. Widzieliście nową dyrektorkę, ja muszę jej jedynie coś powiedzieć. A pani? Widziała pani moją żonę, muszę się z nią zobaczyć! Fatalnie z nim, co? Jaka szkoda. Byliśmy tutaj na górze, powiadał mi o tej żonie, bo żonę tak strasznie kochał. Mówił, że chcieli mieć dziecko. Co? Że co? Co pan przed chwilą powiedział? No, mówił mi, że chcą mieć... Ale pierdolę!
na milion. Kobieta śniła o nim. Mężczyzna nie istniał. Już ją zatrzymam. Następnie chcę cię rzucić. Zostaw ją. Dobra, już nie wiem, czego szukam, ale ja wiem. Tam, to u tej kobiety, patrz. Co? Pada. Co? Czy ja sobie to wymyśliłam? Nie, 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 nie. Zwariowałam. Nie, nie, masz rację, tak. Te 2,5 roku bez deszczu strasznie nam wszystkie zaszkodziły. Ale masz rację, tak. Tam już pada. A czy ten mężczyzna istnieje? Tak. Wiem, kto to jest. Idziemy, idziemy. Chodźmy, ale dokąd? Na wieś. Co? Na wieś. Nie wolno się robić. Serce mi to. A gdzie jest ta wieś? Chodźmy na wieś! Chodźcie pani ze mną? Proszę zobaczyć, już się spotkali. Co? No, że już! Ale to... Chce pani zostać z nimi, czy pójść ze mną? Proszę, niech pan powtórzy. Pójdzie pani ze mną. Ale muszę panu coś powiedzieć! Ja jestem normalna! Mężczyzną jedyną na milion? Cudownym entourażu, ale musimy poprosić państwa o chwilkę cierpliwości, bo chcielibyśmy jeszcze raz wyjść na chwilę. I podziękować. Podziękować, tak. Chcielibyśmy zaprosić naszą fantastyczną panią reżyser. Olbrzymim zaangażowaniem, też dużą cierpliwością, wiarą w nas, więc bardzo dziękujemy za szansę, za to, że mogliśmy tutaj być, zagrać i w ogóle stworzyć to, co udało nam się zrobić. Tak więc, dziękuję za waszą robotę. Więc, dziękuję. Więc tak przez barierę. Wspaniałą scenografię, która wytrwała dzisiejszą.